Nie milkną echa deklaracji Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiada swoją emeryturę i nie ukrywa, że jego najlepszym kandydatem w roli prezesa Prawa i Sprawiedliwości byłby Mariusz Błaszczak. 75-letni lider Prawa i Sprawiedliwości może się pochwalić aż 9 zwycięstwami wyborczymi swojej formacji w ostatnich latach. Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu wyników tegorocznych wyborów samorządowych zachęcał do ciężkiej pracy swoich współpracowników. Okazuje się, że ci, którzy nas już chcieli chować, no jak to kiedyś Mark Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Drogę powrotu do władzy Prawa i Sprawiedliwości może otworzyć wygrana w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Jeszcze przed ich rozpisaniem w partii ma dojść do zmiany zarządzania. A w dłuższej perspektywie w roli swojego następcy prezes Prawa i Sprawiedliwości widziałby Mariusza Błaszczaka. Jarosław Kaczyński przyznał to w wywiadzie dla portalu Radia Maryja. Cenię go i lubię. To nie jest jednak swoista dyrektywa seniora partii, żeby akurat jego wybrać jako następcę. Uważam, że byłaby to najrozsądniejsza decyzja, jaką kongres partii może podjąć, ale to już jest w gestii kongresu. Poseł Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości podziela zdanie prezesa na temat Mariusza Błaszczaka. Jest politykiem, który gwarantuje pełną zgodę po pierwsze w obozie Zjednoczonej Prawicy, ale po drugie w tym szerokim obozie patriotycznym, bo przecież do tego musimy dążyć, jeśli chcemy w przyszłym roku wygrać wybory prezydenckie. Polityczni przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że sugestia prezesa Jarosława Kaczyńskiego ma uspokoić wewnętrzne spory w partii. Mariusz Błaszczak jest najbardziej zaufanym współpracownikiem prezesa Kaczyńskiego, przyznaje Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej. Namaszczanie Błaszczaka to też jest pewnie taki trochę zabieg polegający na tym, żeby uspokoić te frakcyjne kłótnie w PiS-ie, bo PiS jest dzisiaj bardzo mocno skłócony. Frakcja pani byłej premiery Szydło, frakcja Morawieckiego, frakcja ludzi Andrzeja Dudy. Prawo i Sprawiedliwość jest typową partią wodzowską, zbudowaną i rządzoną przez jednego wyrazistego lidera, wskazuje z kolei minister Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u. Jako obserwator z zewnątrz ja nie widzę innego prezesa Prawa i Sprawiedliwości poza panem Jarosławem Kaczyńskim. Wielu oponentów prezesa Kaczyńskiego nie wierzy, że odda władzę w partii. Wśród nich jest poseł Witold Tumanowicz z Konfederacji. Póki sam premier Jarosław Kaczyński nie zdecyduje, że będzie chciał odejść z Prawa i Sprawiedliwości, z polityki, to nikt nie będzie rządził inny w Prawie i Sprawiedliwości, niezależnie od tego, kto nominalnie będzie prezesem, kierownikiem. Sami członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, że chcieliby, aby Jarosław Kaczyński pełnił swoją funkcję jak najdłużej. Pan prezes Kaczyński jest gwarancją jedności obozu Zjednoczonej Prawicy. Cały wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim ukaże się w poniedziałek na portalu Radia Maryja.